Dziś porozmawiamy o czymś bardzo ważnym: o prawach i obowiązkach dziecka. Dzień Praw Dziecka. Co to jest? Dzień Praw Dziecka to międzynarodowe święto, którego celem jest zwrócenie uwagi na prawa dziecka i ich ochronę. Jest obchodzone w różnych dniach w różnych krajach, ale najbardziej powszechną datą jest 20 listopada. Tego dnia, w 1989 roku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło konwencję o prawach dziecka, która jest najważniejszym międzynarodowym dokumentem dotyczącym praw dzieci. Prawa dziecka podstawy i znaczenie. Prawa dziecka to zestaw podstawowych zasad i norm regulujących standardy dotyczące dobrostanu i ochrony dzieci. Choć dzieci są często uznawane za najcenniejszy zasób społeczny, są również najbardziej narażone na różnego rodzaju nadużycia. Dlatego też międzynarodowe organizacje, jak UNICEF czy Światowa Organizacja Zdrowia, World Health Organization. Wspólnie z różnymi rządami dążą do stworzenia ram prawnych, które zagwarantują dzieciom odpowiednie warunki do życia i rozwoju. Historia i kontekst Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1989 roku jest kamieniem węgielnym w dziedzinie praw dziecka. Dokument ten, ratyfikowany, czyli podpisany, przez większość krajów świata, zobowiązuje państwa do zapewnienia dzieciom podstawowych praw, takich jak prawo do życia, zdrowia, edukacji i ochrony przed przemocą. Wcześniejsze inicjatywy, takie jak Deklaracja Praw Dziecka z 1959 roku, również zwracały uwagę na te kwestie. Jednak to konwencja z 1989 roku stała się najbardziej kompleksowym i powszechnie akceptowanym dokumentem w tym zakresie. Podstawowe prawa dziecka. Do podstawowych praw dziecka zalicza się prawo do życia i rozwoju. To podstawowe prawo gwarantuje, że każde dziecko ma prawo do życia i że państwo ma obowiązek zapewnić warunki sprzyjające jego rozwojowi. Obejmuje to dostęp do odpowiedniej opieki zdrowotnej, żywienia oraz środowiska sprzyjającego fizycznemu i emocjonalnemu rozwojowi. Prawo do ochrony przed przemocą. Każde dziecko ma prawo do ochrony przed wszelkimi formami przemocy, wykorzystywania czy zaniedbania. Państwo ma obowiązek zapobiegać takim zjawiskom i ścigać ich sprawców. Prawo do edukacji i nauki. Dzieci mają prawo do dostępu do edukacji, która powinna być bezpłatna, obowiązkowa i dostosowana do ich potrzeb. Edukacja ma na celu rozwijanie potencjału dziecka, kształtowanie umiejętności społecznych oraz przygotowanie do aktywnego udziału w życiu dorosłym. Prawo do opieki zdrowotnej. Każde dziecko ma prawo do najwyższego standardu opieki zdrowotnej, co oznacza dostęp do podstawowej opieki medycznej, szczepień i specjalistycznej pomocy. Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania. Dzieci mają prawo do wyrażania własnych przekonań, myśli i uczuć oraz do praktykowania wybranej religii. Obejmuje to również prawo do poszanowania swojej tożsamości kulturowej, językowej czy religijnej. Prawo do udziału w życiu społecznym i kulturalnym. Każde dziecko ma prawo do aktywnego udziału w życiu społeczności, w tym w działaniach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych. To prawo zachęca do wspierania i umożliwiania dzieciom wyrażania swoich opinii. Oraz uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które je dotyczą. Znaczenie i wyzwania. Realizacja praw dziecka ma ogromne znaczenie zarówno DLA samego dziecka, jak i DLA społeczeństwa jako całości. Dzieci, które rosną w zdrowym i bezpiecznym środowisku, mają znacznie większe szanse na stanie się wykształconymi, odpowiedzialnymi i produktywnymi obywatelami. Niemniej jednak wciąż wiele jest do zrobienia, zwłaszcza w kontekście ubóstwa, dyskryminacji i braku dostępu do edukacji i opieki zdrowotnej. To wyzwanie, które wymaga globalnego podejścia i współpracy na różnych poziomach zarządzania i administracji. Prawa dziecka są kluczowym elementem budowania zdrowego i sprawiedliwego społeczeństwa. Zabezpieczając podstawowe potrzeby i prawa najmłodszych, Kładziemy fundament pod przyszły rozwój całych narodów. Dlatego też inwestowanie w ochronę i promocję praw dziecka jest nie tylko moralnym obowiązkiem, ale i praktyczną koniecznością. Obowiązki dziecka. Równowaga praw i obowiązków. Choć wiele mówi się o prawach dziecka, równie ważne są jego obowiązki. Obowiązki te są częścią procesu wychowawczego i mają na celu przygotowanie dziecka do życia w społeczeństwie. Edukacja w zakresie obowiązków pomaga w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności i kompetencji społecznych, które są niezbędne do późniejszego dorosłego życia. Obowiązki w rodzinie. Pierwszym i podstawowym miejscem, gdzie dziecko uczy się swoich obowiązków, jest rodzina. To w niej dziecko uczy się szacunku do rodziców i rodzeństwa, dzielenia się i współpracy. Obowiązki takie jak dbanie o porządek w swoim pokoju czy wykonywanie drobnych obowiązków domowych są wprowadzeniem do bardziej złożonych zadań i obowiązków społecznych. Obowiązki w szkole. W szkole dziecko nabywa umiejętności i wiedzę, które są niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie. Ale równie ważne są obowiązki takie jak punktualność, rzetelność w wykonywaniu zadań, szacunek do nauczycieli i kolegów, czy dbanie o wspólne dobro. Te obowiązki przygotowują dziecko do przyszłej roli obywatela. Obowiązki społeczne. Z biegiem czasu obowiązki dziecka ewoluują i zaczynają obejmować większy zakres. Obejmują one szacunek do prawa, dbałość o środowisko. Czy też udział w życiu społeczności? Dzieci uczą się, że są częścią większego organizmu jakim jest społeczeństwo, i że ich działania mają wpływ na innych. Znaczenie i wpływ. Zrozumienie i przestrzeganie obowiązków jest ważne do pełnego rozwoju dziecka. Pomaga to w kształtowaniu charakteru, rozwija poczucie odpowiedzialności i wpływa na jakość relacji z innymi ludźmi. W dłuższej perspektywie, dzieci, które są świadome swoich obowiązków, łatwiej adaptują się do wymogów dorosłego życia. Obowiązki dziecka nie są jedynie ograniczeniami czy nakazami, ale przede wszystkim sposobem na rozwijanie kompetencji i umiejętności potrzebnych w dorosłym życiu. Równowaga między prawami a obowiązkami jest kluczowa do wychowania zrównoważonej, świadomej i i odpowiedzialnej osoby. Dlatego też edukacja w zakresie obowiązków, zarówno w rodzinie, jak i w szkole, jest niezbędna do pełnego rozwoju każdego dziecka.